Miniony weekend w Ostródzie obfitował w szereg atrakcji, a wszystko dzięki 21. edycji Ostródzkich Dni Morza. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się regatami żeglarskimi na Jeziorze Drwęckim. Rywalizacja w tych regatach zawsze przyciąga największą ilość żeglarzy. W tej chwili startuje 31 załóg. Do tej pory na przykład na Puchar Burmistrza startowało 24-26. To jest po prostu największa impreza, z tym się łączy potem zimne ognie, znaczy te fajerwerki. Wszyscy płyną na paradę do Zatoki. Spodziewamy się około 120 jednostek na paradzie jednostek pływających. W regatach udział wzięły ekipy z Ostródy i Ławy, Olsztyna i Gdańska. Zmaganiom towarzyszyła słoneczna pogoda i niestety bardzo słaby wiatr. Gdy na Jeziorze Drwęckim żeglarze walczyli o puchary, na nabrzeżu po raz pierwszy zorganizowano jarmark morski. Dodatkową atrakcją podczas tegorocznej edycji Ostródzkich Dni Morza była parada zabytkowych pojazdów. W sobotę nie mogło zabraknąć również akcentów muzycznych. Szanty w tym roku są połączone z dniami Kupały. Palinocka, zwana w zasadzie na Mazurach, powinna się używać. I ponieważ zmienił nam się troszeczkę termin, tydzień wcześniej połączyliśmy te dwie imprezy razem, to repertuar będzie bogatszy. Czyli zaczynamy tradycją nocą Kupały, Palinocką. Przechodzimy później w szanty, zagrają nam dzisiaj dwa zespoły, zespół Atlantyda i mechanicy szanty. Żeglarze na pewno wiedzą, o kogo chodzi i naprawdę są to znakomite zespoły. Tradycyjnie obchody Dni Morza zakończyły się pokazem sztucznych ogni. Telewizja Mazury 2 lipca wyemituje obszerną relację z 21. Ostródzkich Dni Morza. Zapraszamy do oglądania.